Janusz Fertner, witam bardzo serdecznie w Onet Rano Wiem. Kilkanaście lat temu serca widzów na całym świecie skradł serial Breaking Bad. Opowiadał historię nauczyciela chemii, który w pewnym momencie w obliczu śmiertelnej choroby zdecydował się zarabiać pieniądze produkując amfetaminę. Szło mu to całkiem dobrze. Teraz okazuje się, że taką historię to my mamy w Polsce, chyba nawet lepszą i prawdziwą. Opisał ją Grzegorz Walczak, dziennikarz Gazety Wyborczej, książka Profesor. Serdecznie Państwu tę książkę polecamy. Będziemy dziś o tej historii rozmawiać. To jest historia, którą opisałeś, jest prawdziwa. Ona rzeczywiście przypomina, przynajmniej fragmentarycznie, losy bohatera serialu Breaking Bad? Przypomina, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę taki portret psychologiczny obu tych bohaterów, czyli Waltera White'a serialowego, jak i również profesora, o którym pisze. Obaj szalenie zdolni, którzy pewnie gdzieś tam zawiedzeni swoim życiem, bo Walter White prowadził nudne życie nauczyciela w prowincjonalnej amerykańskiej szkole. Profesor, o którym pisze, był asystentem w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Decydują się robić coś, myślę, z początku na granicy prawa, później już zdecydowanie poza tą granicą. No właśnie, Ryszard J., pseudonim Profesor. O tego człowieka chodzi. Co sprawiło, że człowiek, który był bardzo wykształcony, który początkowo, podobnie jak bohater tamtego serialu, prowadził początkowe życie, zdecydował się przejść na tą przestępczą ścieżkę? Zadawałem sobie to pytanie, zadawałem też to pytanie swoim rozmówcom. Byłem bardzo ciekaw. Wielu z nich zwracało uwagę na swego rodzaju chorobliwą ambicję. I na to, że profesor był taką osobą, która szukała w jakimś stopniu doskonałości w tym, co robi. Mówimy o osobie, która była laureatem olimpiady chemicznej, która była wielokrotnym mistrzem juniorów województwa w szachach. Skończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Z namiętnością w oczach może opowiadać o sonatach Beethovena, o koncertach Franciszka Liszta. A jednocześnie zdecydował się profesor robić zupełnie coś innego, to znaczy produkować narkotyki, choć on nigdy do tego się nie przyznawał, nie przyznaje. W zasadzie tą Mówimy o tym na podstawie zarówno wyroków, które zapadały, ale także spraw, które później się toczyły i właściwie nieustannie się toczą od wielu, wielu lat przeciwko profesorowi. Tak. I tę swoją w zasadzie działalność starał się określać jako działalność naukową, dlatego to w zasadzie jest taka cienka linia pomiędzy działalnością naukową a działalnością przestępczą, produkował substancje, które też często na tamten moment, w obowiązującym wówczas prawie, nie były zakazane, tak? Czy też wykorzystywał jako półprodukty substancje, które wówczas nie były kontrolowane przez polskie prawo. No, profesor zaczynał jeszcze w czasach PRL. Tak, zaczynał jeszcze w czasach PRL-u i tak odnośnie właśnie pytania, co gdzieś tam było takim bodźcem. Myślę, że w jakim stopniu zapalnikiem były wydarzenia jeszcze z lat 80. To znaczy opisuje historię, w której profesor na początku lat 80. porzucił pracę na uczelni i stał się bohaterem afery gospodarczej zwaną aferą srebrną. To znaczy razem z grawerem z Kielc wrzucali odpady srebrne, które PRL-owska fabryka uznawała za niepotrzebne, czyli jakieś tam elementy blachy platerowanej, lutu srebrnego, wrzucali je do beczki z kwasem azotowym, odzyskiwali z tego biały proszek, który następnie przetapiali w sztabki i w ten sposób ośmieszali PRL-owski system, to znaczy to, co ktoś, dyrektor PRL-owskiej fabryki uznawał za niepotrzebny odpad, oni zamieniali w srebro, w srebrne sztabki, które następnie przemycali na zachód i wymieniali na inne towary typu złote łańcuszki, zegarki elektroniczne. I po latach myślę, że on choć dostał wyrok za tę historię, przesiedział w areszcie przy Mantolupich w Krakowie 1,5 roku, to jednak jakby to nie zabrzmiało, poczuł się docenionym.
I taki był też no, wydźwięk tego, to znaczy prokuratorzy, sami policjanci, współwięźniowie, wszyscy się nim zachwycali. I myślę, że trochę w ten sposób no, zaspokajało to jego ambicje, chociaż w zupełnie innym kierunku, aniżeli mogło zaspokajać, gdyby poświęcił się karierze naukowej. Jak znaną postacią on stał się w środowisku przestępczym? To już późniejsze lata, myślę, bo wydaje mi się, że profesor właśnie w więzieniu budził zachwyt i przez to też stał się nie lada atrakcją dla współwięźniów. Wielu z nich, którzy mieli jakieś pomysły dosyć szalone, uznawali, że można tego profesora jakoś zaangażować, tak, do realizacji tych pomysłów. Jeśli chodzi o ludzi ze środowisk przestępczych, których poznał, to przede wszystkim końcówka lat 90., początek lat 2000. Profesor utrzymywał kontakt z Wojciechem Papiną. Wiemy to z podsłuchów austriackich służb. Wojciech Papina z kolei był dobrym znajomym Baraniny, czyli rezydenta mafii pruszkowskiej w Wiedniu. Zresztą do dzisiaj są podejrzenia, że to właśnie tabletki ekstazy, które miały być produkowane w województwie świętokrzyskim pod Kielcami w miejscowości Bliżyn, że były właśnie na potrzeby Baraniny i zlecone właśnie przez niego. Jak myślisz, jak taki człowiek, erudyta, fan muzyki klasycznej, wykształcony, jak on przez lata odnajdywał się w tym środowisku? Bo to wydaje się być zupełnie niezwykłe, ale też takie bardzo niestereotypowe. Mamy jednak pewien stereotyp ludzi, którzy działają w środowisku przestępczym, którzy biorą udział w produkcji na dużą skalę. No, w przypadku ludzi związanych z profesorem, czy w przypadku jego samego, to było produkowanie na naprawdę dużą skalę. Jak myślisz, jak on znajdował w ogóle wspólny język? Co sprawiało, że ludzie chcieli z nim pracować w ramach środowiska przestępczego? Myślę, że on potrafił odnajdywać się w tych różnych okolicznościach. Było to dla niego zapewne dosyć trudne rozmawiać z kimś, kto no, o muzyce klasycznej wiedzę ma żadną i nie jest partnerem dla niego do tej rozmowy. Aczkolwiek zapewniam cię, że gdybyś zaprosił tutaj profesora na moje miejsce, pewnie byś go polubił, bo to jest taka osoba właśnie, która daje się lubić i łatwo z nim odnaleźć wspólny język. Swego czasu sędzia Adam Kabziński, który wydał jeden z wyroków na profesora, znaczy był w składzie orzekającym wydającym wyrok, porównał go do takiej nazwy Raskolnikowskiej ze Zbrodni i Kary, czyli że jemu wolno więcej i to jakby ma usprawiedliwiać to wszystko, co on robi, co by mogło właśnie świadczyć o tej takiej no, poniekąd chorej ambicji. Sam profesor zresztą opowiadał mi o tym, że no, owszem, ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu, ale doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie no, miał takiego talentu choćby jak Christian Zimmermann, który wygrywał konkurs chopinowski. Zatem zdawał sobie sprawę z własnej niedoskonałości. Wiedział, że szachistą wybitnym też nigdy nie będzie, bo poziom polskich szachów był żaden. I odkrył, że najlepszy może być w produkowaniu narkotyków? Wydaje mi się, że to jakby zebrane w całość, czyli właśnie to, o czym wspomniałem, to, że w przypadku tego odzyskiwania srebra, tak, poczuł się docenionym wreszcie w tym, co robi, że pieniądze odgrywały też przecież istotną rolę, bo praca na uczelni w latach 80. nie zapewniała żadnych pieniędzy. Plus właśnie to poczucie doskonałości, którego nie odnajdywał ani w, czy to w muzyce klasycznej, ani w szachach, którymi się pasjonował, bo wiedział, że nigdy wybitnym w tym, co robi, nie będzie. A w chemii wydaje mi się, że jakby najbliżej było mu tego poczucia doskonałości. Ja porównywałem profesora w tej książce poniekąd do Aleksandra Szulgina. To jest chemik, no, wybitny chemik, który jest nazywany ojcem MDMA, czyli tego klasycznego ekstazy, który syntetyzował ponad 200 substancji chemicznych. No, określano go jako swego rodzaju dziwaka, czarodzieja. Mówiono, że tworzy książki kucharskie dla tych, którzy
no, mogliby z nich zaczerpnąć wiedzę po prostu o produkcji narkotyków, a z drugiej strony współpracował z DEA, z amerykańską agencją, która też no, już miała do niego mnóstwo pretensji o to, że no, choćby usprawiedliwiał tak, samą produkcję narkotyków, twierdząc, że MDMA w gruncie rzeczy no, jest takim dosyć łagodnym narkotykiem i nie widział różnic pomiędzy alkoholem a narkotykami i oddziaływaniem. Uznawał, że państwo powinno się zachowywać podobnie względem jednego i drugiego. Profesor też w rozmowie ze mną no, powiedział mi coś takiego, że jaka jest różnica pomiędzy mną, który robi coś legalnie i wykorzystuje luki prawa, czemu ta substancja nie została wpisana na substancję podlegającą kontroli, a kimś innym, który, no nie wiem, zajmuje się właśnie produkcją alkoholu czy innych substancji, czy innych produktów, które no, jego zdaniem działają podobnie, a jednak są legalne. Grzegorz, zapraszamy serdecznie i polecamy wszystkim twoją książkę. Powiedz jeszcze na koniec, mamy dosłownie pół minuty. Profesor obecnie przebywa na wolności. Ty też miałeś okazję z nim rozmawiać. Tak, miałem okazję z nim rozmawiać w sierpniu zeszłego roku. Opuścił areszt w Gdańsku po ponad 3 latach przebywania tam. Wcześniej chciałem spotkać się z nim w areszcie, ale nie było takiej możliwości. Uzyskiwałem odpowiedź odmowną. Spotkałem się z nim, spędziłem z nim kilka godzin. Tego efektem jest jeden z rozdziałów tej książki zatytułowany Rozmowa. Zatem bardzo polecam. Drodzy Państwo, książka Profesor, jak genialny chemik z Kielc stał się bossem narkobiznesu. To książka Grzegorza Walczaka. Historia serialowa, historia filmowa, ale historia, która rozpoczęła się w Kielcach, dziś jest znana w całej Polsce. Chociaż o profesorze to wiele słyszeli także policjanci, prokuratorzy, także z wielu innych części Europy, zdaje się. Grzegorz Walczak był z nami w Onet Rano Wiem. Bardzo dziękuję, Grzegorz, że byłeś z nami. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, to wszystko na dziś w Onet Rano Wiem. Janusz Fertner, do zobaczenia.